Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. W przeddzień Wszystkich Świętych widoczny jest bardzo wzmożony ruch na cmentarzach. Opolanie jeszcze dopieszczają te groby, sprzątają, tak żeby na to wielkie święto te groby były przygotowane. No ale właśnie, czy to ostatnie dni przed Wszystkimi Świętymi to także jest wzmożony czas pracy dla Zakładu Komunalnego? Zdecydowanie tak. Zakład Komunalny jest administratorem cmentarzy. My tych cmentarzy administrujemy cmentarzami, jest ich 17. I to jest rzeczywiście taki moment w roku, do którego bardzo intensywnie się przygotowujemy. Tutaj musimy mieć również zwiększoną obsadę ludzką, a więc sięgamy do zasobów spółki bardzo głęboko. No, gdybym zapytała Panią, ile ton śmieci na przykład dziennie wywozimy z cmentarzy, to pewnie trudno by było odpowiedzieć. Dla mnie to też było zaskoczenie. Codziennie, każdego dnia z cmentarzy, którymi administrujemy, wywozimy około 30 ton odpadów. To jest praca ludzka, no, która musi być wykonana. Zastanówmy się, gdybyśmy przez dzień czy dwa dni nie robili takich gruntownych porządków, nie przygotowywali tych odpadów do wywiezienia, co na tych cmentarzach by się działo. Mówimy o tych 30 tonach każdego dnia w ciągu roku, nie w tym takim okresie Wszystkich Świętych. Nie, mówimy o tym takim najbardziej intensywnym okresie, czyli powiedzmy tydzień przed świętami, przed Wszystkimi Świętymi i tydzień po, kiedy tych odpadów powstaje bardzo dużo. I tutaj myślę, że można by rozpocząć również dyskusję na temat odpadów i cmentarza. Ja niedawno byłam zapytana, czy na cmentarzu my musimy segregować odpady. Nie, przepraszam, czy możemy segregować odpady? No, odpowiedź jest jednoznaczna. My powinniśmy, musimy segregować. To, że jesteśmy na cmentarzu, nie zwalnia nas z tej pracy, jaką jest segregowanie odpadów. Dla ułatwienia dla naszych mieszkańców na cmentarzu oznaczone są pojemniki. My dokładnie tam rozpisujemy, co do jakiego pojemnika. To nie jest tylko pojemnik żółty, pojemnik niebieski, czy pojemnik z czarną klapą, czy śmieci zmieszane, ale dokładnie rozpisujemy, co w danym pojemniku powinno się znajdować, bo nie jest to zawsze tak do końca oczywiste. Jak wyrzucamy odpady, to tutaj również powinniśmy pamiętać o tym, że na przykład mamy znicz, w tym zniczu jest wkład, powinniśmy to rozdzielić i dokładnie tak, jak to jest opisane, wyrzucić. Jest to pewna praca, natomiast nikt nas nie zwalnia z obowiązku segregowania na cmentarzu. Jak to wygląda w praktyce? No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Myślę, że tutaj jeszcze potrzeba sporo edukacji, zachęcania, informowania i myślę, że za parę lat będziemy w punkcie, w którym chcielibyśmy być, czyli jeśli będziemy zbierać liście, to będziemy wiedzieli, do jakiego pojemnika, jeśli będziemy zdejmować z grobów kwiaty, to też będziemy wiedzieli, do jakiego pojemnika. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna sprawa, o której myślę, warto powiedzieć. Myśląc o ekologii na cmentarzu, myśląc o tym wszystkim, co się dzieje, mi się bardzo podoba akcja, którą prowadzi bodajże Caritas w tej chwili, jakby uświadamiając, że na cmentarzu produkujemy odpady i że niekoniecznie jakby duża ilość zniczy, duża ilość sztucznych kwiatów, to musi być wydźwięk, jak my o bliskich pamiętamy. Może zastanówmy się, może w tym roku nie sztuczne chryzantemy, a piękne, żywe chryzantemy. I ten odpad już jest zdecydowanie inny, bardziej przyjazny nam, bardziej przyjazny środowisku. No, zastanówmy się, czy naszym najbliższym, którzy już nie żyją, którzy odeszli, te sztuczne kwiatki tak naprawdę są potrzebne, a te sztuczne kwiatki wykonane z plastiku potem zostają z nami przez wiele pokoleń. My to zostawiamy naszym wnukom, zwłaszcza jeśli jest to nieposegregowane i ląduje nie tam, gdzie powinno. Może żywe kwiaty, może nie 8 zniczy, a jeden, który będzie służył nam przez kilka lat. Właściwie miałam o to zapytać, bo mówi się co roku, właściwie powraca temat pewnych trendów, mówiąc w cudzysłowie także na cmentarzu, jakkolwiek to brzmi. No właśnie, czy jest to widoczne, że do świadomości mieszkańców już docierają te kwestie ekologiczne, że może jeden duży szklany znicz wystarczy zamiast 5 kolejnych wkładów plastikowych? Ja myślę, że musimy powiedzieć, to zależy. Na pewno jest grupa mieszkańców, którzy są przekonani, że musi być dużo tych zniczy, albo jest duża rodzina i każdy musi przynieść znicz, bo jeśli nie przyniesie, no to właśnie coś takiego się zadziało. Wydaje się, że z roku na rok jednak jest ich nieco mniej. Zmieniają się nasze przyzwyczajenia, nasze zachowania, funkcjonują zniczodzielnie.
Niektórzy ze względów ekonomicznych, inni ze względów ekologicznych z tych znicodzielni korzystają. Ja może dla przypomnienia powiem, jest taka półka na cmentarzu w Opolu Półwsi chociażby, gdzie można odłożyć znicze, które nie są już nam potrzebne, albo widzimy, że jest ich za dużo na grobie. Zamiast wyrzucać do śmieci, możemy tam położyć, ktoś inny skorzysta. Można też zrobić tak, jak ja robię. Zakupiłam kiedyś duże, ładne znicze i one służą kilka lat. Można je zabrać do domu, umyć, postawić z powrotem. Jeśli on jest rzeczywiście dobrej jakości, to naprawdę przez kilka lat może służyć. No i te kwiaty plastikowe. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale myślę, że postawienie na żywe kwiaty to dobry wybór, chociażby pod takim kątem ekologicznym. Ale jeśli jeszcze mogę, jeśli rozmawiamy o ekologii na cmentarzu, to tutaj również trzeba pamiętać, że zmieniają się nasze przyzwyczajenia i to, w jaki sposób dokonujemy pochówku, w jaki sposób grzebiemy naszych zmarłych, też jest nie bez znaczenia, dlatego że takie najbardziej tradycyjne pochówki i później pomniki kamienne i później jeszcze obłożenie jakąś kostką czy jakimś chodnikiem tych grobów sprawia, że zmniejsza nam się powierzchnia tak zwana biologicznie czynna. Jeśli postawimy na pochówki urnowe, do chowania, na groby wielorodzinne, na kolumbaria, to również ma i jest nie bez znaczenia, jeśli mówimy tutaj o takim oddźwięku ekologicznym. No właśnie, czy w ostatnich latach z Pani obserwacji zmienia się właśnie też ta tendencja, że jednak więcej osób rezygnuje z tych tradycyjnych pochówków, tylko decyduje się właśnie na kremację i na urny? Na szczęście mamy wybór i każdy z nas decyduje w jaki sposób pochowa naszych najbliższych. Natomiast rzeczywiście to, co jeszcze jakiś czas było nie do pomyślenia, zaczyna funkcjonować coraz lepiej, ktoś powie, albo coraz częściej, czyli mówimy tutaj o pochówkach urnowych. Jeszcze 3 lata temu to było jakieś 55% pochówków, teraz mówimy o 65% pochówków i ta tendencja rośnie. Czyli generalnie przekonujemy się do takiej formy pochówków, mówimy tutaj o pochówkach urnowych. A czy w takim razie możemy mówić o tym, że na większą liczbę lat starczy miejsce na cmentarzu, bo cały czas to jest temat, który jest poruszany, tak? To znaczy zastanawiamy się, przez ile lat jeszcze będzie miejsce na to, żeby kolejnych mieszkańców, kolejne osoby były chowane. Jako administrator cmentarza, zakład komunalny, my to dość dobrze monitorujemy. W ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, raportowaliśmy do miasta, raportowaliśmy radnym tak zwaną wyporność cmentarzy i tutaj mówimy o około 10 latach. To wszystko jest płynne, ponieważ z jednej strony, tak jak mówię, zmieniają się nasze przyzwyczajenia, a z drugiej strony to jest też praca, jaką wykonał zakład komunalny w temacie odzyskiwania miejsc grzebalnych. Mamy w Opolu cmentarz na Półwsi, to stary, przepiękny cmentarz, ale na tym cmentarzu jest wiele grobów, które już przez, można powiedzieć, czasami nawet pokolenia nie są odwiedzane, nie są sprzątane. Co się dzieje z najbliższymi osób pochowanych? No, nie mamy takich danych, nie mamy informacji. To są zwykle, najczęściej i przede wszystkim groby nieopłacone. Ja przypomnę, że jeśli dokonujemy pochówku takiego tradycyjnego, opłacając ten pochówek kwotą 900 zł, opłacamy to miejsce na 20 lat. Po kolejnych 20 latach powinniśmy dokonać kolejnej opłaty, która obecnie jest to kwota 800 zł. Natomiast mamy groby na cmentarzu, które od wielu, wielu lat są nieopłacane. To są pochówki z lat 50., 60., 70., 80. Zrobiliśmy taką głęboką inwentaryzację, dokładnie namierzyliśmy te groby i w tej chwili mamy taką akcję informacyjną, to znaczy na niektórych grobach są nalepki informujące o tym, że taki grób może zostać przeznaczony do tak naprawdę ponownego pochówku. Ile jest takich grobów? Obecnie na 381 grobach są takie nalepki, jest taka informacja. Mamy też listę, ona jest dostępna na stronie internetowej. Pracownicy administracji również udzielają informacji. I tutaj możemy pójść dwutorowo. Jeśli okaże się, że na grobie naszego dziadka, pradziadka, czasami może pradziadka albo jakiegoś dalekiego wujka jest taka informacja, możemy albo jakby zgłosić, że nie będziemy opłacać, że ten grób należy przeznaczyć do likwidacji, czy też do ponownego pochówku, albo po prostu dokonać opłaty. Natomiast wtedy liczymy wstecz, czyli te lata nieopłacone i na kolejne 20 lat. Na czym polega taka likwidacja grobu? Jeżeli ktoś decyduje się, że nie opłaci, no albo nie jesteśmy w stanie już dotrzeć do krewnego, tak, które byłby w stanie opłacić. No przede wszystkim my musimy tutaj mówić, że podjęliśmy pracę, która ma na celu uporządkowanie pewnej przestrzeni. I to, jeszcze może wrócę króciutko do tego,
trochę baliśmy się, zastanawialiśmy się, jak to będzie, dlatego że do tej pory w Opolu na cmentarzach nie mieliśmy takiej procedury, czy też nierealizowana była taka procedura. Ach, cóż to będzie, jeśli powiemy o tym, że likwidujemy groby, ale tak naprawdę widzimy, że jest to coś, czego wielu mieszkańców oczekiwało, ponieważ jeśli ktoś ma grób opłacony, dba o ten grób, przychodzi regularnie, sprząta, natomiast obok jest grób od wielu lat przez nikogo nieodwiedzany. Są tam czasami jakieś potłuczone znicze, fragmenty nagrobka. Sprzątając grób osoby, czy też grób, którym się opiekujemy, te osoby bardzo często sprzątały lub też musiały porządkować te przestrzenie obok. W momencie, kiedy przeznaczymy grób do ponownego pochówku, no takiej sytuacji nie będziemy mieli. Będzie tam nowy pochówek, prawdopodobnie nowy pomnik, będzie się ktoś opiekował. Natomiast na czym polega? My w tej chwili jakby realizujemy procedurę, którą uzgodniliśmy z gminą. Jesteśmy teraz na etapie akcji informacyjnej, czyli rozlepiliśmy naklejki, że grób jest nieopłacony, może zostać zlikwidowany i mamy czas tutaj do końca listopada. Natomiast w grudniu powstanie już taka lista grobów do likwidacji, czyli jeśli ktoś się nie zgłosił, nie mamy żadnej informacji o tym, że ktoś chciałby odnowić czy też przedłużyć opłacenie tego miejsca, grób po prostu będzie zlikwidowany, zostanie zdjęty nagrobek. Tutaj w procedurze również mamy to dokładnie opisane. Zakład komunalny przez 3 miesiące ten nagrobek będzie przechowywał, będzie go można odebrać, natomiast po 3 miesiącach zostanie on zlikwidowany czy też zagospodarowany na cmentarzu. No i po prostu to miejsce zgodnie zresztą z polskim prawem będzie przeznaczone do ponownego pochówku. Zakład komunalny administruje włącznie w Opolu 17 cmentarzami, z czego 8 jest czynnych. Na czym ta opieka polega i co to znaczy, że cmentarz jest czynny? To znaczy, że tylko w tych 8, na terenie tych 8 cmentarzy są jeszcze chowani zmarli. No tak, no tutaj mówimy przede wszystkim o cmentarzu na Półwsi, to jest nasza największa nekropolia. Natomiast na czym polega administrowanie? Dbamy o porządek, przede wszystkim to cały rok, a więc koszenie, dbanie o porządek na alejkach, również oświetlanie cmentarzy, kwestie związane z dostępnością toalet, chociażby w tej chwili w różnych miejscach, na różnych cmentarzach udostępniamy tojtoje. Natomiast jeśli cmentarz jest zamknięty, to nie oznacza, że no właśnie, jest otoczony murem, nie można tam wejść, chociaż mamy też taki cmentarz żydowski. Natomiast koszenie zgodnie z sezonem, tak jak rośnie trawa, czyli gdzieś od końca marca, kwietnia do września włącznie. No i musimy tutaj pamiętać, jeśli mówimy o cmentarzach nieczynnych, to jest chociażby nasz cmentarz przy ulicy Wrocławskiej. Bardzo szczególny cmentarz. I tu, jeśli mówimy o utrzymaniu porządku, zdecydowaliśmy, że ponieważ on ma taki charakter leśny, jest to cmentarz zabytkowy, nie będziemy tak dokładnie tych liści wywozić. Bardziej nakierowaliśmy się na takie działania proekologiczne, o czym mówią obecnie ekolodzy, że lepiej te liście zostawić, tak, żeby tamta cała fauna mogła sobie przezimować. Natomiast wiosną on nam rzeczywiście pięknie kwitnie, bo tak jest utrzymywany. Natomiast jeśli można kilka słów na temat tego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej powiedzieć, ja jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się w przeciągu ostatnich kilku lat dokonać tam być może niewielkich, ale moim zdaniem bardzo ważnych prac dotyczących renowacji. Udało się odnowić przy współpracy z konserwatorem dzieł sztuki najstarszy na tym cmentarzu nagrobek, Auguste Zedler. Udało się odtworzyć drogę do tego nagrobka. Kolejny, jeśli chodzi o datę nagrobka, to jest nagrobek rodziny Sassenbergów. To są 2 najstarsze nagrobki na tym cmentarzu, które zostały odnowione, które zostały zakonserwowane, które zostały wyeksponowane. Również tutaj pomału, ale jednak, no chociażby rodziny Demarczyków czy grup Poliwody udało nam się także odrestaurować, zagospodarować na nowo, tak aby te ważne nazwiska, ważne postaci dla historii Opola, dla historii Polski, może duże słowo, ale jednak tak, aby spoczywały po prostu godnie i małymi krokami w miarę możliwości udaje nam się to robić. No i też myślę bardzo dobra informacja,
To, że udało się gminie Opole pozyskać dofinansowanie z rządowego programu odnowy zabytków, jeśli dobrze pamiętam, tak się ten program nazywał, to jest około 2 milionów złotych. My jako zakład komunalny przygotowywaliśmy taki wkład merytoryczny do tego projektu i bardzo się cieszymy, że w przeciągu najbliższych 2 czy 3 lat uda nam się tam, czy nam, miastu przeprowadzić prace związane z uporządkowaniem zieleni na tym zabytkowym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. Pojawi się tam mała architektura, będzie doprowadzony prąd, a więc uda nam się stworzyć taką przestrzeń parkową, teren zieleni. Ja znam osoby, które chodzą na cmentarz na spacery, ponieważ tam jest po prostu spokój. Wiele osób tego potrzebuje. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim dziękuję Państwa bardzo. Gościem była Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu. Dziękuję.